Antoni Kępiński Autoportret Człowieka. Chory i choroba. Pola badawczego, jakim jest chory, nie można uwięzić ani ustalić w czasie. Jest to zjawisko jedyne, niepowtarzalne, wiecznie żywe i zmienne, zaskakujące, nie dającymi się przewidzieć reakcjami. Chory ma zawsze rację. Dobrym chory ufa, złych boi się i nienawidzi ich. Chory psychiatryczny czuje się jako skarżony w obliczu kolegium sędziowskiego, stoi wobec groźby potępienia i wykluczenia ze społeczeństwa, wobec groźby śmierci społecznej, która może być czasem gorsza od śmierci biologicznej. Przypatrując się sylwetkom naszych chorych widzimy, jaką udrękę z życia sobie oni stwarzają, jak łatwo mogliby się uwolnić od przygniatającego ich ciężaru, gdyby tylko inaczej popatrzyli na siebie i na świat otaczający. Im bardziej chory walczy z objawami, tym silniej one występują. Im więcej chory chce, tym mniej może. Zjawisko błędnego koła jest charakterystyczne dla każdej choroby. Będąc świadkiem ataku padaczkowego, nie można oprzeć się wrażeniu, że dotknięty nim człowiek zostaje nagle powalony przez jakąś siłę, która dla umysłu irracjonalnego wydaje się siłą działającą z ze zewnątrz, nadprzyrodzoną, a dla racjonalnego Siłą pochodzącą z wnętrza organizmu, z mózgu. Po wielu latach pracy psychiatra czasem nabiera przeświadczenia, z którym się na ogół nie zdradza: że ci, którzy są jego pacjentami, są w jakimś sensie lepsi i głębsi od tych, którzy nie są uważani za innych. Statystyka kryminologiczna nie wykazuje większej przestępczości wśród chorych psychicznie. Niż w ogólnej populacji. W trakcie choroby ustrój musi jakby skoncentrować się na sobie, dlatego zmniejsza się zaangażowanie w świecie otaczającym, szuka się schronienia, opieki, spoczynku. Każda choroba łączy się z pewną regresją do dziecięcego egocentryzmu. Człowiek w chorobie boi się śmierci, bólu, cierpienia, zniedołężnienia. Utraty dotychczasowej pozycji życiowej, erotycznej, zawodowej, towarzyskiej i temu podobna. Na ogół każda choroba somatyczna pociąga za sobą obniżenie nastroju. Chory somatycznie rozumuje mniej więcej w ten sposób. Czuję się źle, bo mam chorą wątrobę, serce, płuca i temu podobna. Lekarz to zbada, naprawi i będę czuł się z powrotem dobrze ten sposób odcina się jakby od choroby i od chorej części ciała. Nie on jest chory, ale chore jest serce, wątroba, nerki, nawet mózg. Chorobę nowotworową można by określić jako bunt komórki przeciw obowiązującemu w danym ustroju porządkowi. Choroba jest złem. Aby się od niego uwolnić, trzeba się wewnętrznie oczyścić nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Chory latami cierpiący na nerwicę zdrowieje, gdy zachoruje na ciężką, grożącą śmiercią chorobę somatyczną. Człowiek obiektywnie chory może czuć się zdrowy i odwrotnie. Większym błędem sztuki jest przeoczenie choroby somatycznej i traktowanie jej jako nerwicy, niż traktowanie nerwicy jako choroby somatycznej. Choroba jakby łączy początek z końcem życia. Każda choroba oprócz ujemnych ma też swoje strony dodatnie.